Cześć, tu Magda, dzisiaj ze mną w studiu Amelka. Cześć. I Hania. Cześć. I kolejny odcinek Siostra kontra Siostra. Dzisiaj wyszykowałam dziewczynom coś magicznego. To jest, słuchajcie, farba kredowa. Taka kredowa, jak kiedyś wyglądały tablice kredowe, chociaż Wam się kojarzą pewnie z czarnym kolorem, a tu nie, będziemy malować najróżniejsze rzeczy pełne przepięknych kolorów. Tak jak na przykład kamienie. Dziewczyny dzisiaj będą malowały kamienie z wakacji. Już takich kilka wzorów pięknych mam przygotowanych. Zwykłe kamienie przygotowane. Dziewczyny sobie pomalowały już bazą. Zobaczcie. I na tym będą malować coś. Zobaczymy co. Coś ciekawego. Nie? Już tam mają w głowie jakieś pomysły. A do wyboru mamy farby takie w słoiczkach. W mniejszych słoiczkach. Mam nawet farbę kredową w sprayu. Ale tutaj mam też markery i to jest ta sama farba, tylko po prostu podana w inny sposób i markerami, moi drodzy. Ja tutaj sobie zrobię, czekajcie, miejsce. Farby należą do firmy La Pajarita. Nie, to zrobię tutaj, żeby ci nie niszczyć twojego dzieła sztuki. Zobaczcie. Malujemy nimi, jak widzicie to? No pewnie, że możesz. Dziewczyny, weź Hanusiu, spróbuj niebieski. Ja spróbuję taki. Malujemy nim jak zwykłymi flamastrami, a to jest naprawdę bardzo trwała farba. W ciekawy sposób możemy kropeczki robić, tak jak tutaj na tych kamieniach. Proszę bardzo, uprzejmie. Amelka już je wkręciła i robi. Dobra, słuchajcie, to ja dziewczynom nie przeszkadzam, idę sobie. Bazę mają przygotowaną, no i zrobią dla Was specjalnie pamiątki z wakacji. Magiczne kamienie. Jesteśmy z powrotem. Dziewczyny zrobiły już swoje dzieła sztuki, używały farb La Pajarita. Tak, Hania tutaj podpisuje dzieło sztuki. To weź tak do góry nogami, pokaż. Amelka, pokaż, co namalowałaś. Jeszcze nie skończyłam. Oj. O. I włosy sobie troszkę pomalowałaś. I co to jest za kamień? Jakie szczęście przynosi ten kamień? Jest talizmanem magicznym? Nie. A zamknęłaś tym wszystkie wspomnienia wakacji? Magiczne? Morskie? A z artystami to się ciężko rozmawia, bo oni nic nie chcą powiedzieć. Ale możemy obejrzeć swoje dzieło sztuki? Słuchajcie, to sami musicie sobie to zinterpretować. Proszę, jedno dzieło sztuki.
drugie dzieło sztuki. Bardzo ciekawa kompozycja, bardzo nowoczesne tutaj pociągnięcia pędzla. I użyte. Nie ma trzeciego, trzecie jest w trakcie. Artysta nie będzie pokazywała swoich prac w trakcie pracy, dopiero po. Aha, nie opowiada. A, podpisałaś tutaj dzieła sztuki. No, możesz prowadzić nas w tajniki swoich dzieł? To dzieło jest takie współczesne. Znaczy nie współczesne. Bardzo współczesne, sprzed 10 minut. Nie współczesne, bo to mi się kojarzy, że tak. Taka pierwotna sztuka. Tak. To jest taki kamulec. Kamulec. Używany do hamowania? To jest ogólnie szare wnęka na ognisko. Ten pomarańczowy coś to jest ognisko, a to są kamienie, bo trawa się pali, a kamienie się nie pali. A to są ludzie, którzy chodzą dookoła ogniska. To są ich głowy, te kropeczki. Dobra, słuchajcie. Piękny, naprawdę przemawia do mnie ta sztuka współczesna, ale kamienie są bajeranckie, kolorowe. A zielony? Zielony to jest kwiat lotosu. To się robi tak. Siam. Słuchajcie, no zabawa jest bez przerwy i dziewczyny tutaj będą malować. Można kamyczką robić minki. Czekamy na hashtag Amelka, hashtag Hania. A jeszcze nie skończyła. O właśnie, Amelka jeszcze nie skończyła. To jesteście w trakcie procesu. Czasami trzeba przy tych farbach kredowych poczekać, aż jedna warstwa wyschnie i potem można szybciutko, bo zobaczcie, moment i już tutaj wyschły i położyć następną. O, Amelko, to będzie coś pięknego. No nic, pokażemy wam w społecznościach, co tam Amelka namalowała. Już, na pewno? Trochę jeszcze po drugiej stronie takie same. No nie, no to pokaż wszystkim tą stronę, a sobie resztę wymyślimy. Pozdrawiamy was serdecznie, czekamy. Tak, ale to nikt nie widzi, my widzimy. Tam pokaż wszystkim. Kamulec. Ale nie, że na drugiej stronie zrobię takie same. Ha, ha! Hi, hi. Ciężko się rozmawiać, słuchajcie, jak się tworzy, bo po prostu cały świat znika, a my się po prostu świetnie bawimy. Pozdrawiamy was serdecznie. Cześć! Cześć!